Dzień dobry. Przeciętny mieszkaniec naszego kraju spożywa rocznie około 11 kg kapusty świeżej i 5 kg kapusty kiszonej. Kapusta kiszona otrzymywana jest dzięki procesowi fermentacji. Podczas tego procesu różne bakterie przekształcają cukry proste w kwas mlekowy, octowy, etanol, dwutlenek węgla oraz mannitol. 100 g produktu dostarcza 14 kilokalorii, około 4 g węglowodanów, w tym około 3 g cukrów, około 2 g białka, śladowe ilości tłuszczu i nieco ponad 0,5 g soli. Produkt jest niepasteryzowany. Bakterie mlekowe z rodzaju Lactobacillus, biorące udział w fermentacji, wpływają na układ immunologiczny organizmu. Działają jak naturalny antybiotyk, regulując pracę mikroflory jelitowej, tworząc swoistą barierę dla szkodliwych mikroorganizmów. Produkt zawiera składniki mineralne, takie jak sód, potas, wapń, fosfor, magnez oraz witaminy, takie jak witamina C, witamina A, E i K oraz witaminy z grupy B, a także karotenoidy. W procesie fermentacji powstaje także acetylocholina i witaminy riboflawina i niacyna. Kapusta kiszona jest bogatym źródłem witaminy C, która wzmacnia ściany naczyń krwionośnych i bierze udział w profilaktyce chorób układu krążenia. Opóźnia także proces starzenia się, reguluje syntezę kolagenu oraz melaniny. Kapusta dzięki obecności naturalnych przeciwutleniaczy, witaminy C, A i E oraz polifenoli zmniejsza ryzyko zachorowalności na nowotwory układu pokarmowego oraz nowotworów hormonozależnych. Zawarta w kapuście kiszonej luteina i zeaksantyna pozytywnie wpływają na jakość pracy narządu wzroku oraz zapobiegają wystąpieniu zaćmy i zwyrodnieniu plamki żółtej. Trzeba zaznaczyć, że w wyniku fermentacji kapusta kiszona zawiera dużo mniej cukrów niż kapusta świeża. W przypadku nadmiernego spożycia kapusty kiszonej należy spodziewać się dolegliwości ze strony układu pokarmowego pod postacią wzdęć, uporczywych gazów, odbijania i zgagi. A zatem ostrożność w spożywaniu kapusty kiszonej powinny zachować osoby cierpiące na wrzody. Warto wspomnieć, iż po kapustę kiszoną mogą bez obaw sięgać osoby starsze, bo łatwiej się ją trawi od kapusty świeżej.